Są nazywani strażnikami żywiołów lub rycerzami świętego Floriana. Mowa o strażakach, którzy corocznie 4 maja obchodzą swoje święto. Dzień świętego Floriana poświęcony jest wszystkim strażakom, w hołdzie za ich trud i narażanie życia, w podziękowaniu za pomoc i ratunek oraz tym, którzy ponieśli śmierć. Na świecie Dzień Strażaka obchodzony jest z inicjatywy australijskiego strażaka, który chciał w ten sposób upamiętnić swoich kolegów zmarłych w płomieniach w czasie jednej z akcji. W tym dniu w sposób szczególny zwracamy uwagę na powołanie strażaków do trudnej pracy z częstym narażaniem własnego zdrowia, a nawet życia. Jak sami przyznają, jest to ciężka praca, ale wykonują ją z pasją i przynosi im wiele satysfakcji. 4 maja uroczystym przemarszem przy akompaniamencie orkiestry dętej z siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej na cmentarz komunalny rozpoczęły się obchody Dnia Świętego Floriana, patrona strażaków. W hołdzie złożono kwiaty. Mszy świętej koncelebrowanej w intencji strażaków działających na naszym terenie oraz tych, którzy odeszli do wiecznej służby, przewodniczył ksiądz proboszcz Andrzej Korpusik. Strażacy od wielu lat pokazują mieszkańcom naszego miasta, że w każdej chwili są gotowi przyjść z pomocą. Poza tradycyjnymi zadaniami związanymi z gaszeniem pożarów, coraz częściej straż występuje jako służba w przypadku wielu zagrożeń. Sprawdzają się zarówno niosąc pomoc ofiarom wypadków drogowych, podczas powodzi czy w sytuacji zagrożeń chemicznych. Zawsze w pełnej gotowości. Również w dniu świętego Floriana zastęp pełnił dyżur. Składamy serdeczne życzenia wszystkim strażakom działającym na terenie gminy Karlino oraz ich rodzinom.